Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Strona się załadowała. Pojawia się las, a w nim postać, którą będziemy się poruszać po aplikacji oraz krótka instrukcja nawigacji. Wewnątrz aplikacji jest dzień lub noc w zależności od rzeczywistej pory dnia w Puszczy Kurpiowskiej. Wygląd i płeć postaci jest wybierana losowo. Postacie noszą na sobie tradycyjne stroje kurpiowskie. Zaczynamy poruszać się po lesie. Już po paru krokach napotykamy pewną postać siedzącą pod drzewem. Podchodzimy bliżej. O, jak ja bywam młodą, młodo panieneczko, to jak mi się tu zebrałem dziewczaki, młode, zaspiewałem pieśnią, a miałam liczyć braci muzykanci. Po podejściu na odpowiednią odległość, kurpianka zaczyna opowiadać nam swoją historię. Słuchając jej opowieści, zdobywamy informacje na temat pieśni leśnej. Idziemy dalej. Nagle coś pojawia się w koszyku. Wewnątrz koszyka znajduje się wspomnienie spotkania z kurpianką, które przywołujemy klikając w jej wizerunek. Ponowne kliknięcie w wizerunek kurpianki zamyka wspomnienie. Klikamy w koszyk, aby ukryć jego zawartość. Poruszamy się po planszy w dowolnym kierunku. Podczas wędrówki przez las dochodzi do nas melodia pieśni leśnej. Pieśni są stereofoniczne, dzięki czemu gracz słyszy je z lewej lub z prawej strony i może podążać za źródłem głosu. Pieśń wybrzmiewa coraz głośniej, w końcu widzimy śpiewaka. Słuchając pieśni, widzimy jej tekst w postaci dymków. Po zakończeniu pieśni śpiewak przekazuje tekst utworu. Spacją podnosimy obiekt. Aby przeczytać tekst pieśni, klikamy w jego miniaturę. Ponownym kliknięciem zamykamy tekst. Rozległość lasu i jego atmosfera zachęcają do eksplorowania puszczy. Maszerując, biegając, pływając, postać wskakuje do wody po podejściu do krawędzi rzeki. Nawigujemy strzałkami. Spacją możemy zanurkować, strzałkami poruszać się pod wodą, a następnie wypłynąć kierując się w górę w stronę światła. Wspinając się na drzewa. W tym celu należy stanąć przodem do drzewa i kliknąć spację, następnie poruszać się w górę lub w dół strzałkami. Możemy zbierać obiekty, które znajdziemy w lesie. Aby pozbyć się obiektu, przeciągamy go z koszyka w dowolne miejsce. Mrugające z pomiędzy zarośli oczy to linki do stron internetowych stanowiących komentarz do rzeczywistości przedstawionej w aplikacji. Wypowiedzi kurpiów układają się w opowieść o pieśni leśnej, która stanowi komentarz do wybrzmiewającego w lesie śpiewu. Wypowiedzi kurpiów napotkanych w lesie oraz teksty pieśni to informacje, które możemy gromadzić. Natomiast aby usłyszeć melodię pieśni leśnej, musimy ponownie odnaleźć śpiewaka. W lesie możemy spotkać również innych graczy. Rozmawiać z nimi. Wymieniać się posiadanymi przedmiotami i informacjami. Wspólnie spędzać czas w puszczy.